Dzień dobry. Nie wiem, czy ktoś jest. Jeżeli możecie dać nam znać, że ktoś jest, to byłoby super, bo nie wiemy, czy jesteśmy, czy nas nie ma. I zapadła krępująca cisza. A czy my mamy jak to sprawdzić? Jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Posłuchajcie, dzień dobry bardzo. Jest piękny, słoneczny dzień w Warszawie. Mam nadzieję, że u Was też jest ładna pogoda, a ponieważ mamy wszyscy siedzieć w domu, więc kolejne spotkanie. Jeżeli nie możecie teraz obejrzeć, to mam nadzieję, że obejrzycie w najbliższym czasie, bo warto. Ze mną dzisiaj jest Agnieszka Stefaniak-Szołyga. Dzień dobry. Dzień Która dobry. jest logopedą i odpowiada na Wasze pytania. Jeżeli w trakcie się pojawicie i będziecie mieć pytania do logopedy, zapraszamy serdecznie, a my ruszamy z pierwszym pytaniem. Tak jest. Mój 2-letni syn mówi tylko mama na wszystko i wszystkich. Choć nie ukrywam, dziś powiedział pa, co bardzo mnie ucieszyło. Po rozmowie z pediatrą dała nam skierowanie do poradni foniatrycznej, do poradni neurologicznej, w sumie nie wiem po co, zaleciła konsultację z logopedą. Wizyty załatwione, lecz w dobie koronawirusa przełożone na nie wiadomo kiedy. Żyję w niepewności, nie wiem co myśleć, czy mam powody do zmartwień. Proszę o jakąś wskazówkę, jak z nim pracować. Przyznaję, że od czasu do czasu ogląda bajeczkę w telewizji. Wiem, że to mój błąd. Dziękuję serdecznie. No właśnie, ten 2-latek, taki klasyczny 2-latek powinien mówić, już mieć w swoim zasobie słów około 200-300 słów. To znaczy, nie można porównywać każdego 2-latka. Każdy 2-latek rozwija się indywidualnie, aczkolwiek na pewno powinien już mówić troszeczkę więcej. Takie dzieci 2-letnie znacznie więcej już rozumieją, rozumieją polecenia słowne, rozumieją przede wszystkim polecenia i zakazy. Mają w swoim słowniku dużo rzeczowników, dużo czasowników, oczywiście partykuły nie. I myślę, że warto byłoby już syna, bo to chyba syn, Tak. stymulować na pewno do mówienia. Te wizyty na pewno trzeba odbyć. Ja myślę, że każda taka nieprawidłowość, coś takiego, co nas niepokoi, albo my jako matki intuicyjnie jakby czujemy, to warto to sprawdzić u specjalisty i warto poczekać na te wizyty. A jeżeli w tej chwili, no nie wiemy, załóżmy, że się przekłada o miesiąc, dwa, czy coś, ta mama może zrobić samodzielnie. Co może zrobić? Na pewno może się bawić z własnym dzieckiem. Każda forma nauki mówienia powinna właśnie w tym wieku powinna wyglądać jak zabawa. Czyli przede wszystkim ćwiczenie rozumienia, bo to rozumienie jest pierwsze, a dopiero później jest mówienie. Dziecko musi słyszeć i to musimy sprawdzić, czy dziecko nas słyszy, czy reaguje na różne dźwięki. Musi nas rozumieć i tutaj mogę podać taką propozycję ćwiczeń. Na przykład kładziemy przed dzieckiem misia, lalę, auto i mówimy podaj auto, nakarm lalę, zanieś piłkę do koszyka, tak? Jeżeli moje dziecko to wszystko rozumie, to jest super. Jeżeli nie, to ja go tego uczę i powtarzam kilka razy to pojęcie, czyli piłka, lalka, auto i rozszerzam słownik. I pokazuję konkretnie, co ma zrobić, tak? Nie tylko mówię, no bo jeżeli nie ma w jego słowniku takiego pojęcia, to nie weźmie tej lalki nigdzie ze sobą. To wtedy ja prezentuję też dany konkret, tak? Bardzo ważne jest, żebyśmy my jako rodzice pamiętali, że dziecko używa tylko tych słów, które są związane z jego indywidualnymi doświadczeniami. Czyli nie możemy wprowadzić sobie słowa kaloryfer i mówić biegnij szybko do kaloryfera, tylko najpierw mu go pokazać i powiedzieć powieś koszulkę swoją na kaloryferze, tak? Albo pokazać samemu. Na pewno też musimy ćwiczyć aparat artykulacyjny. Ja nie mówię tutaj o jakichś bardzo poważnych ćwiczeniach logopedycznych, ale na pewno możemy rozćwiczyć język zlizując miód z talerzyka albo dmuchając na piórko, wiatrak, bańki mydlane. To wszystko pewnie w zasobach domowych rodzice mają i to szczególnie polecam. Nie takie niedocenione nadal to są piosenki i rymowanki, które bardzo ćwiczą schemat ciała i uczą nowych pojęć dziecko. No i zabawy paluszkowe oczywiście. A zabawy paluszkowe możecie obejrzeć na YouTubie, bo prezentowałyśmy je z Agnieszką nie tak wcale dawno. Dobra, przechodzimy do drugiego pytania. Witam, mój 19-miesięczny synek nie ma w ogóle odruchu gryzienia, żucia, odgryzania. Jako małe dziecko nigdy nic nie wkładał do buzi tak jak inne dzieci w jego wieku. Obecnie je tylko papki z delikatnymi kawałkami, które albo połyka, albo rozgniata podniebienie.
Jak są za duże, to nie próbuje ich gryźć, tylko próbuje połknąć, a jak nie potrafi, to wymiotuje. Nie bardzo pozwala ani mi, ani mężowi na masaże wewnątrz buzi. Nie chce też myć zębów. Moje pytanie brzmi, od czego mogłabym zacząć karmienie dziecka? Ugotowaną marchewką wymiotuje, chrupki, jeśli w ogóle chce odgryźć, to od razu próbuje połykać, zanim się w buzi rozmoczą. Troszkę lepiej z biszkopcikiem, takim miękkim, widać, że go w buzi mieli, ale nadal nie jest to gryzienie, tylko rozgniatanie, podniebienie. Nie mam pomysłu na niego. Mam skierowanie do logopedy, ale wizyty odwołane na nie wiadomo jak długi czas, a chciałabym w domu jakoś spróbować ruszyć z tym jedzeniem. Dodam też, że prawie nic nie mówi. Czy to ma związek z jego problemami z jedzeniem, czy to jest już zupełnie inna kwestia? To z tego, co tutaj z tego opisu wynika, że dziecko naprawdę może mieć problemy z zaburzone jedzenie, gryzienie, żucie, czy nawet połykanie pokarmów. I tutaj już jakby pewnie odesłałabym od razu pilnie do logopedy, chociaż ta sytuacja nam aktualnie na to nie pozwala, bo zależy też, czym dziecko było wcześniej karmione. Jeżeli on w ogóle nie przyjmował pokarmów stałych, to też nie możemy się teraz dziwić, że nie możemy się dziwić i wymagać od niego, że zacznie w tym momencie, nawet jeżeli ma więcej miesięcy. Jeżeli jadł papki i ciągle wymiotował, to już wskazuje na prawdopodobnie, może wskazywać na nadwrażliwość w sferze oralno-facjalnej, czyli tutaj w twarzowo-ustnej. I wtedy też konieczna konsultacja na przykład z terapeutą integracji sensorycznej, który też takowe masaże pokazuje. Sami, co my możemy zrobić sami? Możemy na pewno jakby próbować cały czas z masażami takimi podstawowymi buzi, języka, ale też oczywiście masaże wewnątrz jamy ustnej, bo są najważniejsze w tym zakresie. Taką możemy zrobić stymulację termiczną, tak zwaną, na przykład przykładać dziecku zimne i ciepłe butelki do policzków, a później jakby przestawiać się na zimne i nie bardzo zimne i bardzo gorące picie, ale na przemian, i to wtedy trochę powinno pomóc. Aczkolwiek, tak jak mówię, no w tym wypadku... Uwaga, bo się zatrzymał nam internet. Okej, już jesteśmy z powrotem. Już jesteśmy z powrotem, więc od ćwiczeń artykulacyjnych. Wszystkie narządy aparatu artykulacyjnego są ćwiczone podczas gryzienia, żucia, połykania i oddychania. I musimy o tym pamiętać, że to są te pierwsze ćwiczenia logopedyczne u dzieci. Więc ciężko jest powiedzieć, ciężko jest wymagać, żeby dziecko zaczęło mówić, jeżeli nie potrafi gryźć na przykład. To wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. No i jak najszybciej wizyta u specjalisty. Czyli ja wiem, że to w tym momencie jest trudne, aczkolwiek cały czas proponuję jednak te masaże. Powiedz mi takie, a czy taka wizyta to mogłaby być wizyta online, że można się umówić, czy to musi po prostu obejrzeć logopeda najpierw? Myślę, że wizyty online logopedyczne mogą się sprawdzić w zakresie, jeżeli dziecko już było przez logopedę widziane. Ale nie sprawdzą się w tym momencie, kiedy to wszyscy są na odległość, bo ciężko jest zajrzeć dziecku do buzi i sprawdzić różne odruchy, bo to też może być przetrwały odruch niemowlęcy jakiś, który przeszkadza dziecku w funkcjonowaniu, i ciężko nam jest ocenić to na odległość. Dobrze. Kolejne pytanie, ponieważ tak jak patrzę, to nasze trzecie pytanie jest powiązane z tym pytaniem, które teraz, na które odpowiadałaś, więc myślę, że tutaj ta odpowiedź jest uzyskana. Ja jeszcze potem do niego wrócę, do tego pytania trzeciego, a na razie lecę do pytania czwartego. Czy teoria, jakby dziecko ucząc się jakiejś nowej umiejętności zapominało o innych umiejętnościach, ma jakieś naukowe podstawy, czy to tylko wymysł? Chodzi mi o to, że moja roczna córka właśnie intensywnie uczy się chodzić, przy czym zauważyłam, że praktycznie przestała mówić. To znaczy, mówi mama i gada w swoim języku, ale nie próbuje już naśladować naszych słów. Wydaje mi się, że straciła tym zainteresowanie. Na pewno musimy pamiętać o tym, że każde dziecko małe przechodzi tak zwany naturalny regres w momencie, kiedy uczy się, kiedy doskonali inną sferę. Na przykład, jeżeli moje dziecko zaczęło mówić pierwsze słowa, ale przestało w tym czasie chodzić, albo odwrotnie, właśnie zazwyczaj jest odwrotnie, dzieci zaczynają biegać, skakać i rozwijać swoją sprawność ruchową i przestają mówić. Dlaczego? Dlatego, że dziecko nie ma takiej koncentracji uwagi na jakiejś konkretnej czynności, jak dorosły człowiek. I musimy być cierpliwi, my jako rodzice powinniśmy być cierpliwi, bo to jest jakby kluczowe w rozwoju dziecka, żeby ono samo bardzo powoli
osiągało pewne umiejętności. Oczywiście stymulujemy dziecko w domu, w warunkach domowych możemy naprawdę bardzo dużo robić z mową i z rozwojem mowy, ale też nie hamujemy tego rozwoju, który teraz się doskonali, mówimy o na przykład o rozwoju ruchowym. Musimy dać mu czas, ale też wspierać rozwój, który został zatrzymany. Ja nie mówię, żeby nie iść i nie sprawdzić, jeżeli mnie niepokoi, że moje dziecko na przykład stoi przez 2 miesiące, 3 miesiące i w ogóle nic nie mówi, to już wtedy kierujemy się do specjalisty, psychologa, logopedy, laryngologa, ale jeżeli to jest takie jakby przelotne, to musimy pamiętać, że ten regres naturalny się zdarza u dzieci i musimy go po prostu w tym wspierać i pomagać. Dobrze, jednak wrócę do pytania numer 3, tylko go troszkę jest krócę. Tutaj chodzi o dziewczynkę, która ma 19 miesięcy. Jedyne co wypowiada to ta na tatę hał i mu i zachęcam ją do mówienia. I teraz przepraszam, bo się zgubiłam, ale zaraz tak. Przy rozszerzaniu diety był problem z pokarmami stałymi, ale teraz to już przestało być problemem. Dziecko natomiast nie głużyło i nie gaworzyło. Robiono jej badanie, była pod opieką neurolegopedy i psychologa. W wieku 12 miesięcy stwierdzili oni brak problemów i możliwość opóźnienia rozwoju mowy lub niedosłuch. Miała badanie słuchu, słuch ma idealnie, córka wszystko rozumie, chętnie wskazuje, podaje rzeczy. Od urodzenia wszystko wkładała do buzi i miała często uchylone usta, teraz też je otwiera, ale rzadziej. Jeżeli to ma jakieś znaczenie, mąż i też dokładnie jak się na czymś skupią, też rozchylają usta. Czy może mi pani podpowiedzieć, co dalej powinnam zrobić, żeby pomóc córce? Czy powinnam zgłosić się gdzieś do specjalisty, czy poczekać? Bo nasz pediatra mówi, że córka ma jeszcze czas. I takie problemy obserwuje się do 3 roku życia i dopiero wtedy kieruje się do specjalisty. Tym bardziej, że mąż też zaczął późno mówić około 3 roku życia, więc może to być dziedziczne, ale w internecie znajduje zupełnie inne informacje. No to kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, że to nie jest tak, że czekamy do 3 roku życia. Czy coś się zmieniło? Ja oczywiście pierwsze co... iść do specjalisty. Po pierwsze logopeda, po drugie terapeuta integracji sensorycznej, jeżeli dziecko ma jakiś problem z jedzeniem do tej pory. Ciekawe jest też, że nie w ogóle nie gaworzyła i głużyła, bo to jest taki klasyczny etap przechodzenia w rozwoju mowy, z jakby etap z jednego do drugiego. Myślę, że tak dziecko w wieku 18-19 miesięcy mówi dużo wyrażeń dźwiękonaśladowczych i dużo pojedynczych słów i rozumie proste polecenia i to też pani powinna na to zwrócić uwagę. Na pewno powinna pani podjąć też stymulację taką, o której mówiłam wcześniej przy dwulatku, czyli takie też komentowanie, u takiego dziecka bardzo sprawdza się komentowanie rzeczywistości, czyli to co robimy w danej chwili, na przykład choć otworzymy pralkę, będziemy wieszać pralnię. Prosimy dziecko, żeby, nie wiem, jeżeli jest pralka, to pokazujemy, że pralka robi bu, 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 tak żeby jego słownik bardziej się zwiększał. Z tymi otwartymi ustami, to na pewno jeżeli było dziecko przebadane laryngologicznie, to rozumiem, że nie ma problemów z przerośniętym migdałem, ale to badanie można też po jakimś czasie powtórzyć. To kolejne pytanie, które w sumie dopisuje się do poprzednich. Córka ma 18 miesięcy i mówi: mama, sisi, pies, kot, cześć, hej. Czy to wystarczający zasób słów? Syn w jej wieku mówił więcej. Czy mogę z nią już jakoś ćwiczyć logopedycznie, chociażby w domu? No to już wiemy to, co mówiłaś, że na pewno rozmawiając z dzieckiem, pokazując i ucząc nowych umiejętności. Dokładnie. Czy ten zasób słów jest ok, czy powinno dziecko w tym wieku mówić więcej? Myślę, że jeżeli ma 18 miesięcy, to jest ok. Te pierwsze słowa, które nazywają na przykład osoby z najbliższego otoczenia, mama, tata, nie wiem, Nata, jeżeli mamy siostrę Natalię czy Mania, to myślę, że powinny się pojawiać. Stymulujmy mówiąc, też nazywając te osoby, tak żeby nie mówić bezosobowo do siebie, tak? I dużo zwierzątek, zabaw manipulacyjnych, bo też musimy pamiętać, że jeżeli ćwiczymy rękę, to ćwiczymy mowę. Syn, czyli co, lepimy? Ciastolina, masa solna i tak dalej, tak? Tak jest. Kolorowanki? Dobra. Syn prawie 3-latek, nagle w wieku 2,5 roku zaczął się jąkać. Było to zaskakujące. Czasami nawet płacze, kiedy nie może czegoś powiedzieć. Pediatra powiedział, żeby nie zwracać uwagi i problem powoli znika, ale raz na jakiś czas się pojawia. Co to może być i czy coś możemy zrobić? Jąkanie w tym wieku to może być niepłynność rozwojowa, tak zwana, która pojawia się bardzo jakby u większości dzieci w tym wieku, bo dziecko uczy się nowych słów, opracowuje swój system językowy i
to jest takie trochę kolokwialne, ale dziecko szybciej mówi niż myśli. Odwrotnie, szybciej myśli niż mówi i dlatego zaczyna się jąkać. Musimy to obserwować, bo my jako rodzice jesteśmy bacznymi obserwatorami. Jeżeli to się przedłuża, to jak najbardziej trzeba udać się do logopedy, który zleci odpowiednie ćwiczenia, na przykład oddechowe, fonacyjne. Możemy sprawdzić, czy moje dziecko nie reaguje tak na przykład na jakiś stres, albo czy coś konkretnego się takiego nie wydarzyło gdzieś w przedszkolu, w żłobku czy w domu, co spowodowało, że moje dziecko zaczęło się jąkać. Trzeba też wrócić do obserwacji wcześniejszych i naprawdę to rzetelnie sobie gdzieś w głowie opisywać. Jeżeli to jest takie przelotne, czyli dziecko raz zaczyna i ja widzę, że dziecko jest podekscytowane i zaczyna się jąkać, to oznacza, że naprawdę to może być niepłynność rozwojowa, ale jeżeli to się pogłębia i dziecko coraz częściej się jąka, mówiąc do osób bliskich, nie tylko do obcych, to już wtedy to jest do sprawdzenia u specjalisty. A teraz podpytam ciebie ja, rozwijając to pytanie, jak reagować? Czy rzeczywiście w ogóle nie zwracać uwagi, czy pomagać dziecku coś powiedzieć? W jaki sposób rodzic powinien, nie wiem, interweniować i czy w ogóle w takiej sytuacji, kiedy widzi, że dziecko ma problem z powiedzeniem czegoś? Jeżeli moje dziecko nie denerwuje się, kiedy się jąka, czyli jąka się, ale jest spokojne i ja widzę, że sobie z tym poradzi, to jak najbardziej nie poprawiamy i nie mówimy przestań się jąkać, spokojnie i tak dalej. Ale jeżeli widzę, że to go strofuje, stresuje, płacze przy tym, to wtedy staram się uspokoić dziecko, a dopiero później zaprowadzić do specjalisty. Kolejne pytanie. Czy sześciolatek powinien już wymawiać R? Mój synek mówi coś między L a francuskim R. Czy mogę mu jakoś pomóc? Sześciolatek najczęściej już mówi głos R. Do tej pory możemy czekać, ale też musimy pamiętać, że powinien już wymawiać wszystkie głoski związane z szeregiem szumiącym, na przykład szyży czy dży. Jeżeli ten język jest mało sprawny, to dziecko może faktycznie zamieniać głoskę r na głoskę ly, tak? Powiedziałaś? Albo mówi r. Może się okazać, że dziecko też nieprawidłowo realizuje tą głoskę, czyli po francusku i wtedy to już kierujemy do logopedy. Musi dziecko zacząć ćwiczenia, tak zwane ćwiczenia pionizacji języka, kiedy to język przy szeroko otwartej buzi otwiera, dotyka do wałka dziosłowego za górnymi zębami. Jeżeli te ćwiczenia podejmiemy w domu, to być może dziecko usprawni trochę ten język, ale też to jest do konsultacji ze specjalistą. Druga sprawa, trzeba też sprawdzić wędzidełko podjęzykowe, bo to też może być skrócone wędzidełko do podcięcia. Okej, okay. Kolejne pytanie brzmi. Moja roczna córeczka cały czas się wargę i czy jakoś mogę ją tego oduczyć i czy w ogóle powinnam oduczać? Nie wiem skąd taki objaw. To też kolejne, my mamy za mało informacji, bo jeżeli dziecko zaczęło to teraz robić sporadycznie, to musimy się zastanowić dlaczego. Być może musi się podstymulować i jest niedostymulowana sensorycznie w obrębie twarzy. Dwa, może mama przed chwilą odstawiła smoczek i dziecko sobie to jakoś kompensuje, a być może to jest jakiś przetrwały odruch, który trzeba sprawdzić u logopedy i terapeuty integracji sensorycznej. Okej, okay, ale czy mama coś sama może zrobić w tym momencie? Zwracać na to uwagę, czy na razie odpuścić? Na pewno może zacząć masować dziecko. Jeżeli na przykład masaże buzi po kąpieli, albo właściwie to chyba przed kąpielą najlepiej dla dziecka, zaczną działać, to być może to jest po prostu niedostymulowanie. Ale to tak jak mówię, żaden masaż dziecku logopedyczny, na pewno prosty logopedyczny masaż nie zaszkodzi. Można spróbować zobaczyć, jak na to dziecko podziała. Można też masować go różnymi fakturami w obrębie twarzy. No właśnie, czy mogłabyś dać parę przykładów, bo hasło masaż logopedyczny myślę, że w większości osób niewiele mówi. Co konkretnie można zrobić? Możemy masować opuszkami palców, czyli swoimi dłoniami, zaczynając od czoła, oklepując policzki, dociskając, podszczypując, robić różne rzeczy, ale to też można oczywiście znaleźć na różnych forach internetowych. Można też podczas kąpieli masować dziecko jakąś specjalną gąbeczką, którą weźmiemy sobie właśnie do twarzy, albo po kąpieli, albo przed kąpielą, gąbką, czy różnymi fakturami z troszeczkę mocniejszym włosiem. Oczywiście nie mówię o silnym nacisku, ale o delikatnym. Zobaczyć, jak na to dziecko reaguje.
Możemy też wprowadzić elektryczną szczoteczkę, która na pewno bardzo masuje i stymuluje aparat artykulacyjny Ale to w środku, środku. no właśnie. Więc to są takie rzeczy najprostsze, które mogę zaproponować do stymulacji domowej aktualnie. To następne pytanie. Mam wrażenie, że mój 4-miesięczny maluch nie reaguje na mój głos. Miał badany słuch po urodzeniu i nikt nie mówił, że coś jest nie okej. Co powinnam zrobić? Teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale to badanie słuchu, przesiewowe badanie słuchu, często nie mówi nam, czy dziecko dobrze słyszy, czy nie, w 4. miesiącu życia. Ona mówi na tu i teraz. Prawdopodobnie te aparaty nie muszą być super, super dobre i nie muszą dobrze sprawdzać tego słuchu, więc ja bym radziła po pierwsze udać się na wizytę do audiologa bądź laryngologa i ci mogą skierować na badanie specjalistyczne, tak zwane ABR, czyli badania, które już bardzo dobrze określa, czy dziecko słyszy, czy nie. Poza tym, jeżeli dziecko w wieku 4-6 miesięcy nie reaguje na głos matki, to już jest też do sprawdzenia u psychologa. Kolejne pytanie brzmi. Córka w styczniu skończyła 5 lat. Powoli zaczynamy naukę pisania literek i cyferek. Tutaj pojawia się problem, że córka często pisze literki i cyferki tak jakby w odbiciu lustrzanym. Czyli na przykład literka L ma dolną kreseczkę po lewej, a nie po prawej stronie. Czy powinno mnie to niepokoić? Jeżeli to jest 5-latka, to być może dopiero się zaczęła uczyć i myli te litery, ponieważ jeszcze ich nie utrwaliła. Jeżeli to się będzie powtarzać i pogłębiać w dalszym okresie życia, to myślę, że warto sprawdzić to u pedagoga i psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej pod względem na przykład ryzyka dysleksji u tego dziecka i sprawdzić też, czy dziecko nie ma zaburzeń lateralizacji. I to też można jakby udać się do terapeuty integracji sensorycznej również. Jaki wpływ na późniejszy rozwój mowy dziecka ma picie z tych wszystkich niekapków? Rurka czy ustnik? Co jest lepsze, jeśli w ogóle? Stop kubką, niekapką. Była kiedyś taka akcja i ja to podtrzymuję. Ten kubek, niekapek nic nam dobrego nie robi. Ja nie mówię, żeby go nie zabierać na spacer, kiedy jedziemy na spacer i dziecko raz się napije. Ale albo do samochodu. Notorycznie przez cały dzień z tym, to niestety, ale po pierwsze, psują sobie zgryz, bo ten kubek, niekapek wchodzi pomiędzy zęby, powodują seplenienie międzyzębowe, dodatkowo naprawdę, naprawdę powodują duże wady ortodontyczne. Nie pomagają, nie ćwiczą w ogóle narządów artykulacyjnych, bo kiedy pijemy z kubeczka, to dziecko musi jednak samo się napić i zassać pokarm, a przy tym kubku to on tak naprawdę woda sama z niego leci i dziecko nie musi się wysilać. Więc teraz już aktualnie pojawia się mnóstwo kubeczków dla niemowląt i ja polecam po prostu kubeczek. Bardzo mała ilość płynu i uczyć dziecko pić z kubeczka, ewentualnie też pokarm tylko z łyżeczki, a nie przez butelkę. Teraz mamy pytanie z Facebooka. Nie mamy go. Nie mamy go. Ale no, poprosimy ja, o powtórkę po prostu, bo mieliśmy problemy techniczne i pytania zniknęły. To pytanie, które ja zapamiętałam, to że córeczka ma 13 miesięcy i mówi, tam chyba było około 5 słów. I pytanie, czy dla rocznego dziecka to jest norma, czy powinna więcej mówić? Norma jest dla rocznego dziecka, żeby jej słownik bierny, czyli takie słowa, które zna, powinno być trochę więcej tych słów na pewno, ale takich, których używa, to myślę, że to jest do obserwacji i do stymulacji aktualnie. Pojedyncze słowa, pojedyncze wyrażenia dźwięku naśladowcze roczne dziecko powinno znać. Czyli mama, tata, dom i nazwy wszystkich zwierząt, na przykład na konika dzieci mówią icha, icha, albo na owce BB, już nie nazywa, bo jeszcze to są za trudne głoski dla takiego malucha, ale może używać wyrażeń dźwiękonaśladowczych jak najbardziej. A kiedy w ogóle dziecko powinno zacząć mówić? Powinno zacząć mówić? Po pierwsze, dziecko już ćwiczy swoje narządy artykulacyjne w wieku 2-3 miesięcy, kiedy to sobie leży w łóżeczku i głuży, czyli wydaje takie nieintencjonalne dźwięki, a
o, może o to, może trochę trudniej, zaczyna później gaworzyć, czyli wydawać pierwsze sylaby w wieku kilku miesięcy, na przykład 8, a dopiero później, około pierwszego roku życia, pojawiają się pierwsze słowa. I to jest ten moment, kiedy wymagamy już od dziecka słów i nazywania osób z najbliższego otoczenia, czyli z rodziny, i wyrażeń dźwiękonaśladowczych. To też zależy od tego, w jakim systemie się dziecko wychowuje, bo jeżeli nie używa się w ogóle żadnych słów, wyrażeń dźwiękonaśladowczych u dziecka w domu, to trudno od niego wymagać, żeby nagle zaczęło nazywać konika i hajcha. Okej, okay. Powiedz mi, czy to jest konieczne, jest takie pytanie, czy to jest konieczne, żeby ćwiczyć z dziećmi w domu? Czy ja nie mogę tylko wysłać swojego dziecka do logopedy, bo część rodziców się martwi o to, że może źle pokaże ćwiczenia i że tak naprawdę dziecko nauczy czegoś, co jest nieprawidłowe? Najczęściej jest tak, że jeżeli dziecko chodzi do logopedy, na przykład raz w tygodniu, to często ten logopeda, brzydko mówiąc, wzywa rodzica i pokazuje mu każde ćwiczenie, mówi, jak pokazywać dziecku, żeby było w poprawnej formie. Proszę się tego absolutnie nie bać i na pewno jest tak, że rodzic musi ćwiczyć, żeby były jakieś efekty. Nie wystarczy dziecku pójść do logopedy raz w tygodniu na 40 minut, żeby się pouczyć i na pewno się, nie wiem, nie nauczyć się wszystkich głosek podczas 40 minut raz w tygodniu. Rodzic musi ćwiczyć. Pytanie kolejne, powiedz mi tak naprawdę, jak wygląda wizyta u logopedy, ta pierwsza, jak się do niej przygotować i kiedy właściwie powinniśmy pójść? Idziemy wtedy, kiedy, po pierwsze, jeżeli to jest bardzo małe dziecko, to idziemy wtedy, kiedy nas coś niepokoi, na pewno wtedy, kiedy dwulatek nic nie mówi, na pewno wtedy, kiedy widzimy, że nasze dziecko nie słyszy i nie reaguje na nasz głos i nie reaguje na polecenia. Na pewno możemy pójść, jeżeli widzimy, że dziecko na przykład nie gryzie, nie je i nie połyka dobrze, bo wtedy może mieć problemy z tym wszystkim i wtedy to już jest wskazana wizyta u logopedy, ale też u terapeuty integracji sensorycznej na przykład. W takiej klasycznej ścieżce diagnostycznej jest najczęściej najpierw psycholog, który stwierdza, czy wszystko jest w porządku od strony psychologicznej i też jest w stanie ocenić czynności poznawcze u dziecka, a później jest logopeda i reszta specjalistów, jeżeli istnieje taka, jeżeli jest taka potrzeba. Mówię tutaj o specjalistach, na przykład laryngolog, audiolog bądź terapeuta. Pytanie jest takie, jak to się, tylko ja nie wiem, czy to jest w sumie pytanie do ciebie, bo jedna z mam mówi, że dlaczego w takim razie, bo ona widzi, że coś jest nie okej, natomiast lekarz mówi, że ma poczekać. I skąd się bierze takie myślenie, żeby czegoś nie robić, bo dziecko ma jeszcze czas? Jeżeli to jest lekarz pediatra, to nie słuchać, tylko pójść, jeżeli nam intuicja podpowiada, że coś jest z moim dzieckiem nie tak. Pójść, sprawdzić i być spokojnym, że wszystko jest w porządku. Nie słuchamy się, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, nie słuchamy się lekarzy pediatrów, którzy mówią, żeby czekać do 4., 5. roku życia, kiedy to dziecko może zacząć mówić, ale nie musi. Pamiętajmy o tym, że istotna jest też tak zwana wczesna interwencja logopedyczna. To jest najważniejsze. Jeżeli ja widzę, że moje dziecko kilkumiesięczne coś nie działa tak, jak powinno działać, to ja idę, sprawdzam i wtedy od razu zaczynam stymulować dziecko. Jestem w stanie mu pomóc i to dziecko jest w stanie dojść do tego poziomu odpowiedniego. Teraz pytanie ode mnie. Powiedz mi, czy przebieg ciąży i poród i te wczesne tygodnie życia mają jakiś wpływ na rozwój mowy u dzieci? Znaczy tak, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle, to myślę, że jeżeli matka jest spokojną matką w ciąży, to dziecko rodzi się, tak się mówi, ja nie jestem w stanie tego na pewno potwierdzić, mówi się o tym, że dzieci matek, które były ciągle zdenerwowane w ciąży, rodzą się i bardzo często nie potrafią się szybko uspokoić, są nerwowe i płaczliwe, a matek w ciąży, które były spokojne, rodzą się spokojne i nie płaczą w nocy. Jak tak, jak jest, nie wiem. Wiem na pewno, że jeżeli dziecko ma problem ze ssaniem, kiedy się urodzi, to na pewno może to mieć wpływ na późniejszy rozwój mowy i rozwój narządów artykulacyjnych. Mówię tutaj też o różnych odruchach, które są często niewygaszone w wieku niemowlęcym. Powiedz mi, a czy spełnianie wszystkich próśb dziecka, które wyraża tylko gestami albo mówiąc jakieś sylaby,
I nie wiem, zamiast poprosić, że podaj, znaczy nie, bo jak jest malutkie, no to nie poprosi, ale powiedzmy, że zamiast, nie wiem jak może być po dziecięcemu, miś, powie tylko i pokaże palcem, to my powinniśmy powtarzać, że to jest miś, czy po prostu dać mu tego misia. W jaki sposób to wpływa na stymulację mowy? Jeżeli małe dziecko nie potrafi powiedzieć słowa miś, bo jest za trudne dla niego, ale pokazuje palcem tego misia, który jest na szafie i mówi mi, albo mówi to on mi daje sygnał. Ja mu mówię, rozumiem cię, widzę, że coś ode mnie chcesz. Aha, chcesz ode mnie tego misia? Tak, to jest miś. Ściągając, powtarzam to słowo kilka razy, tak żeby dziecko sobie utrwaliło, że to jest miś. Ten miś, czyli to słowo, zostaje w słowniku biernym, tak zwanym dziecka, i dziecko będzie potrafiło go nazwać za jakiś czas, kiedy to jego narządy będą gotowe do tego, żeby go nazwać, tak. Okej, okay, a powiedz mi, a kiedy, jak odróżnić, co jest u dziecka seplenieniem, a co taką dziecięcą mową? Czy w którymś momencie jest taka granica, seplenienie, że... Seplenienie to jest ten moment, kiedy dziecko mówi w ten sposób, na przykład to jest seplenienie międzyzębowe, kiedy język wkłada pomiędzy zęby. I to nie jest żadna norma. Jeżeli dziecko, jeżeli, nie wiem, czy mówimy o tych samych rzeczach, bo jeżeli sepleni, to właśnie potrafi włożyć język pomiędzy zęby na przykład, albo może mówić też, może mówisz o tym, kiedy dzieci tak sobie upraszczają różne grupy spółgłoskowe i na przykład mówią ciu, 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 ciu. Tak, może mówić otoczenie i dziecko się tego uczy, bo po drugie dziecko jeszcze ma niewykształcone i niewyćwiczone narządy artykulacyjne na tyle, żeby dobrze powiedzieć, ale musi być czujni, bo to seplenienie naprawdę to nie jest coś takiego, co nam może towarzyszyć i nagle zniknie. Seplenienie międzyzębowe trzeba ćwiczyć. To może być też związane z nieprawidłowym połykaniem u dziecka. Okej, okay. A czy to prawda jest, że wady wymowy mogą powodować trudności w szkole i że na przykład więcej dzieci z tego powodu ma dysleksję? Znaczy może mieć to dysleksję. Prawda. Jak najbardziej to jest prawda, bo jeżeli dziecko ma problem w szkole, pojawia się problem z pisaniem liter albo z czytaniem, z myleniem głosek, to dziecko może mieć nieutrwalone różne szeregi, na przykład szumiący, ciszący, syczący, ale może też mieć zaburzenia słuchu fonematycznego, czyli nie rozróżniać między sobą głosek opozycyjnych i może się okazać, że to dziecko potrzebuje ćwiczeń słuchowych albo diagnozy przetwarzania słuchowego, na przykład według Tomatisa. Lepiej ssać, jeśli chodzi o wymowę, smoczek czy paluch? Nic. Okej, okay, ale jeżeli dziecko ma bardzo silny odruch, to jaki wybór? To najlepiej smoczek, bo te smoczki aktualnie są naprawdę bardzo dobrze anatomicznie dostosowane do jamy ustnej dziecka. I ja polecam smoczki, tylko warto sprawdzić naprawdę... I takie są rekomendacje smoczków i naprawdę warto sprawdzić, jaki smoczek nadaje się do aktualnego wieku mojego dziecka. A tu pytanie jest jeszcze... Ten palec to niestety palca nie da się zabrać. Uciąć, prawda? Właśnie o tym pomyślałam, że trudno palec uciąć. Znaczy jakby ktoś bardzo chciał, ale nie polecamy. Przepraszam, bo tam się coś pojawiają, jakieś napisy, ale jest okej. Okay. Kolejne pytanie jest takie, czy tak naprawdę krótkie wędzidełko może powodować potem problemy z mową i jeżeli tak, to w którym momencie, jak możemy to zaobserwować i kiedy jest najlepszy moment, żeby je podciąć? Małe dzieci, które się rodzą, czyli mówię o niemowlakach, które mają... jeden, dwa dni, nie potrafią na przykład zasać pokarmu z piersi mamy. I to już jest wtedy sygnał dla lekarzy, dla tych, którzy się zajmują tym dzieckiem, do podcięcia natychmiast po urodzeniu. Wiem też z doświadczenia, że te wędzidełka na początku nie są podcinane tak, jak powinny być, czyli lekarze się troszeczkę tak zachowawczo zachowują i podcinają troszeczkę i później ten zabieg trzeba powtarzać, ale warto to sprawdzić, jeżeli widzimy, że dziecko ma problem z jedzeniem albo duży problem z mową. Taka mowa jest, widzimy, że mowa jest dwulatka na przykład, jest bardzo niewyraźna i nie rozumie go otoczenie. Ten język nie jest sprawny, więc na przykład dziecko nie wyciąga języka i nie potrafi się oblizać po lodach czekoladowych, to znaczy, że już ma jakiś problem z wędzidełkiem i warto to sprawdzić u logopedy i laryngologa. Kolejne pytanie.
Oj, przepraszam. Nie bać się podcinać, bo to też jest ważne. Nie bać się podcinać wędzidełek. To nie jest bardzo inwazyjny zabieg, a naprawdę może pomóc. To kolejne pytanie, co z dziećmi, które są wychowywane w rodzinie dwujęzycznej? Czy u nich te etapy mowy mogą być opóźnione? Bo tata mówi jednym językiem, ta mama mówi w drugim języku. Jak jest z takimi dziećmi? Tak, jest tak, że mózg dziecka koncentruje się teoretycznie, nastawiony jest zawsze na jeden język. I jeżeli ma dwójkę rodziców, na przykład tatę Francuza i mamę Polkę, to rodzice muszą pamiętać o jednym. Mama zawsze mówi w jednym języku do ojca, do dziecka, a tata mówi zawsze w swoim języku do dziecka, czyli mama po polsku, tata zawsze po francusku. I dziecko potrzebuje więcej czasu na zebranie tego w swoim słowniku biernym, więc musimy pamiętać, że ten rozwój może być o kilka miesięcy, rozwój mowy o kilka miesięcy opóźniony, ale no, musimy go stymulować, tym bardziej musimy go częściej stymulować w domu. Okej, okay, a czy są, oj, przepraszam, bo zgubiłam, jakie są najczęstsze problemy lub wady wymowy u dzieci i czy wszystkie je można za pomocą ćwiczeń logopedycznych rozwiązać? Pewnie nie wszystkie. Nie wszystkie, no niektóre są związane z wadami anatomicznymi, mówimy tutaj na przykład o skróconym wędzidełku podjęzykowym bądź o wadzie zgryzu, a niektóre z nich są związane klasycznie z obniżoną sprawnością artykulacyjną, więc wtedy trzeba wyćwiczyć po prostu te rzeczy i to robi logopeda albo rodzic w domu po prostu. Taką klasyczną wadą, która bardzo często się pojawia teraz, to jest sepienienie międzyzębowe u dzieci i rotacyzm. Czyli nieprawidłowa wymowa głoski r albo w ogóle jej brak. No i oczywiście bardzo często teraz w tym takim wieku od 2 do 3 lat przychodzą dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Ale czy ten opóźniony rozwój mowy to też jest jakby to, że my mało rozmawiamy z dziećmi? Czy rzeczywiście tak ważne jest, żeby rodzice właściwie dzień w dzień z tymi dziećmi jak najwięcej rozmawiali? Bo przyznam sama, że miałam taką sytuację, kiedy poprosiłam mamę, żeby zaczęła coś czytać dziecku. Mama powiedziała, że ona, że ono jest za małe, bo ono miało tam 10 miesięcy i że właściwie to takie rozmowy z dzieckiem przełożyła na starszą siostrę tego malucha, czyli 2-latkę i dziewczynki porozumiewały się między sobą, ona była z tego wyłączona. Jak to jest? Czy warto rozmawiać? Że małe dziecko powinno mieć jak najlepszy kontakt ze swoimi rodzicami. Już w życiu płodowym tego dziecka matka, która ma go w brzuchu, powinna do niego jak najwięcej mówić, śpiewać, nucić kołysanki. To dziecko później, mówi się to o tym, że to dziecko, które się rodzi, później uspokaja się przy tych rzeczach, które słyszało w łonie matki. Musimy pamiętać o tym, że to my mamy tworzyć relacje ze swoim dzieckiem i tego, czego się nauczy nasze dziecko, to jak najbardziej zależy od nas. I jeżeli będziemy dużo czytać, a tutaj akurat jeżeli chodzi o dziecko 10-miesięczne, to jak najbardziej książeczki i opowiadanie tych książeczek. Czyli nie musimy czytać dziecku książeczki, ale możemy opowiadać, że zobacz, tutaj szła krówka na, nie wiem, spotkać się ze świnką i tak dalej. Możemy pokazywać, to dziecko w wieku 10 miesięcy już pokazuje palcem i to ono może nam pokazywać to wszystko. Będzie sobie wszystko zatrzymywała w swoim mózgu, będzie pamiętało o tych słowach, a później będzie mogło je użyć. Jak najwięcej w relacjach takich zabaw naprzemiennych i zabaw tematycznych, czyli zabawy, wszelkie zabawy w dom, w lekarza, na poczcie, kwiaciarnia. Dzieci muszą to poznawać, żeby też rozszerzać swój słownik. Czy to pytanie już się pojawiło, ale jeszcze raz je zadam, czy opóźnienie mowy może być dziedziczne? Dziedziczne? Bardzo często zdarza się tak, że jeżeli przychodzą rodzice i mówią, to jest moje trzecie dziecko, i moich 2 poprzednich synów też miał opóźniony rozwój mowy. Opóźniony rozwój prosty. Bardzo często jest tak, że okazuje się też, że tata miał opóźniony rozwój mowy, albo mama miała opóźniony rozwój mowy. Myślę, że to może być coś właśnie z tej strony dziedziczności. Aczkolwiek trzeba też popatrzeć na tą sytuację domową, bo może się okazać, że nie ma takiej stymulacji, nie ma takich kontaktów relacyjnych, komunikacyjnych w domu. Może mama w ogóle nic nie mówi do tych dzieci. I może matka mamy też nic nie mówiła do tych dzieci. No ciężko nam jest ocenić tak na odległość, trzeba by było przeprowadzić wywiad z rodzicami. Powiedz mi i w tym momencie, bo tak jeszcze na zakończenie chciałabym podsumować, w sytuację mamy jaką mamy, musimy siedzieć w domu. Jeżeli twoje dziecko miało spotkanie już z logopedą,
to spokojnie może korzystać ze spotkań online'owych. Natomiast jeżeli na przykład coś się martwi, to i tak mogę się online'owo zgłosić do jakiegoś logopedy? Ja myślę, że logopedzi nie powinni tak pracować. Nie powinni, może się zgłosić po jakieś zalecenia, takie stricte zalecenia, które ja bardzo często daję przy opóźnionym rozwoju mowy. Jeżeli mamy niepokój to, że dziecko nie mówi, to ja mogę tej mamie, właściwie to z mamą się spotkać online i mamie wytłumaczyć, co może robić ze swoim dzieckiem, ale nie mogę ocenić dziecka jako jego aparatu artykulacyjnego i jego mowy przez Skype'a. To jest zupełnie inna sytuacja. Potrzebujemy sytuacji face to face. Nie ma możliwości, żeby była taka konsultacja online, ewentualnie z rodzicami, czyli tak jakby pokazać rodzicom, jak oni mogą stymulować dziecko, ale nie diagnozować dziecko przez internet. Okej, czyli wszystko już wiemy, to jest koniec pytań. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Mieliśmy chwilowe trudności, jeśli chodzi o YouTube'a, na Facebooku wygląda, że wszystko się udało. I bardzo Wam wszystkim dziękuję za pytania. Ojej, przepraszam, bo jeszcze ktoś. Przepraszam, jeszcze jest jedno pytanie na koniec. Jak stymulować 13-miesięczną córeczkę, by mówiła więcej? Trochę już. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Komentowanie rzeczywistości i bawić się na przykład różnymi rodzajami zwierzątek, które idą, które coś robią i na pewno przez zabawy słuchowe, na przykład rozróżnianie dźwięków z otoczenia. Czyli mówimy, że piesek hał-hał mówi, tak? Dokładnie, albo po prostu też mamy w domu różnego rodzaju, na przykład instrumenty muzyczne, które możemy pokazywać dziecku i uczyć go rozróżniać dźwięki, ale też na pewno to czytanie książeczek, o którym przed chwilą mówiłyśmy, czytanie książeczek i opowiadanie dziecku i różnych ilustracji, obrazków, sytuacji, które w danej chwili widzi. Myślę, że to jest taka stymulacja. Czyli domowa. Też jak w tej chwili siedzimy w domu, no to i tak te dzieci nam towarzyszą, chcemy czy nie chcemy, tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w kuchni, no to możemy mówić, mama teraz będzie przygotowywać obiad, tutaj obieramy ziemniaki i tak dalej, komentujemy rzeczywistość. Dobrze myślał? A ty możesz mi pomóc, możemy jeszcze powiedzieć dziecku, a ty możesz mi pomóc, będziemy ciachać ziemniaki, ciach, 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 ciach. I to już jest symulacja czysto logopedyczna. Super. Bardzo Ci w takim razie dziękuję za rozmowę, a wszystkim Wam życzę, trzymajcie się, nie dajcie się i dobrego dnia i zdrowia przede wszystkim. Do zobaczenia.